Wrocław, ulica Rejmonta, wybrzeże Konrada Korzeniowskiego, mosty osobowickie w kierunku Żmigrodzkiej, kanał Odry biegnący w kierunku mostów Trzebnickich, mosty widać w oddali. Między kanałami widać wał wzmocniony dorodnymi dębami. Pomiędzy mostami widać kamienie. Wskazujące granice Wrocławia przed około 100 laty. Takich kamieni można spotkać we Wrocławiu kilka przy mostach wylotowych, przy trasach wjazdowych do Wrocławia. W tej chwili te kamienie znajdują się w centrum miasta, a za nimi trwa we wszystkich kierunkach rozbudowa Wrocławia. Między innymi po drugiej stronie ulicy Rejmonta rozpoczęła się budowa domów wielorodzinnych. Osiedle nazywa się Przystań Rejmonta. Trwają prace budowlane na etapie pierwotnym, wybieranie gruntu pod przyszłą zabudowę.